Dzisiaj mamy w Kielcach spotkanie trenerów, edukatorów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest to makroregionalne spotkanie trenerów. Przyjechali do nas trenerzy z województwa lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i jesteśmy my jako gospodarze trenerzy z województwa świętokrzyskiego. Spotkanie ma na celu wymianę poglądów, szkolenie dla trenerów, którzy prowadzą kursy trenerskie w macierzystych związkach wojewódzkich. Warsztaty dotyczą pewnej metodyki, która jest implementowana w Polsce od pewnego czasu, a dotyczy rozwoju kompetencji kadr szkoleniowych. Uczymy trenerów, jak lepiej przygotować zajęcia, jak je poprowadzić, jak zaangażować osoby uczestniczące w ćwiczeniach, tak żeby korzyści, które osiągają, były korzyściami dla obu stron. Co my tutaj robimy? Za chwileczkę będziemy uczyć ponad 30 edukatorów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jak ważna jest to misja, niech powie przykład. Jeden edukator trenerów niech pracuje z 10 innymi trenerami. Każdy z tych trenerów niech ma pod sobą 20 zawodników. Oznacza to, że jeden edukator trenerów ma wpływ na 200 zawodników i 10 trenerów. Jeżeli on na samym początku źle wykona swoją robotę, to być może właśnie ta 200 ludzi straci zapał do sportu, a wcale nam o to nie chodzi. Chodzi nam o to, żeby Polski Związek Piłki Nożnej miał trenerów, którzy potrafią efektownie zaplanować i zrealizować warsztaty z innymi trenerami. Po to tu jesteśmy. Dzisiejsza część tego szkolenia to zajęcia praktyczne, które obserwowaliśmy i ich celem jest przede wszystkim nasza ocena tej jednostki treningowej, tak abyśmy mówili jednym językiem, abyśmy dostrzegali podobne rzeczy, aby później przekazywać to trenerom i żeby nasz przekaz do trenerów był podobny. Zajęcia stały na dobrym, wysokim poziomie, prowadzone przez trenerów z KKP Korona Kielce, z zawodnikami z rocznika 2009. Za chwilkę będziemy sobie te zajęcia podsumowywać z trenerami prowadzącymi. Te dwa dni były bardzo intensywne. Wczoraj od godzin południowych do późnych godzin wieczornych posiedliśmy wiedzę na temat prowadzenia zajęć i nauczania dorosłych. Oczywiście dużo tych zajęć było w formie warsztatowej, gdzie my wcielaliśmy się też często w rolę kursantów, prelegentów, tak aby podnosić swoje umiejętności i być jeszcze lepszymi wykładowcami i edukatorami. Dzisiejsza część była bardziej podzielona, właśnie poświęcona części praktycznej, czyli obserwacji zajęć treningowych, budowie struktury jednostki treningowej, tak abyśmy mówili jednym językiem i wiedzieli, na jakie rzeczy najistotniejsze zwracać uwagę w trakcie prowadzenia zajęć treningowych przez trenerów, kursantów na kursach trenerskich.